Pani przebrana. Dzień dobry. Chcemy dziś przypomnieć sylwetkę wspaniałego kierowcy, zawodnika, a także człowieka. Swoją wielką przygodę ze sportami motorowymi rozpoczął w roku 1968. Bynajmniej nie za kierownicą samochodu. Jeździł motocyklem. SHL-ką 175 w rajdach motocyklowych. Groźny wypadek na ulicach Olsztyna spowodował, że zaprzestał uprawiania tego sportu. Później przesiadł się za kierownicę samochodu. W roku 1975 zadebiutował w rajdzie, zimowym, który rozgrywano wtedy w okolicach Rzeszowa. I już pierwszy start i wielka sensacja. Bublewicz był wtedy czwarty w klasyfikacji generalnej. Wygrał także klasę do 1300 cm sześciennych. I tak rozpoczęła się jego wielka kariera. Podczas kilkunastu lat startów, w których jeździł samochodami różnych marek, był więc Opel Kadett, Fiat 128 3P, Fiat 125 P1600 Monte Carlo, no i oczywiście Polonezy 2000 i 1600. Jeździł przecież Budlewicz w barwach fabrycznego, istniejącego wtedy zespołu FSO. A później pierwsze auto z napędem na cztery koła. Mazda 323. No i widoczna już na zdjęciu Sierra. Ten sam także posiadał napęd na cztery koła. To nim właśnie w 92 roku Bublewicz startował w większości rajdów. W 92 roku, w którym po raz szósty został mistrzem Polski w klasyfikacji generalnej. I co stanowiło ogromną niespodziankę, wręcz sensację, wywalczył tytuł wicemistrza Europy. Inne to były czasy. Zawodnik sam budował swój własny zespół. Bublewicz świetnie rozumiał, że bez przygotowanego profesjonalnie zespołu rajdowego nie ma szans na nawiązanie walki z czołówką europejską. Tyle się, czy można? Do żołnierza. Było to kiedyś, było. Ja też! Nie, żartuję. Ale jedno, jedna czarna, a jedna z bekiem. Bez cukru. Dobra. Ale zobacz, jak dzisiaj to zamknęli, ja jemu to powiem, bo jest szor, ja moderuję. To zaprzecie małą, dużą, średnią. Mała, duża, średnia, co to znaczy, bo nie za bardzo wiem, jakie rozmiary tego. Trzy takie kawiarnie, trzy zamontowane to na Uralu, są tylko na świecie trzy. Jedna jest tu w Polsce, jedna jest w Ameryce, a jeszcze jedna to nie wiem, bo syn dokładnie wie, nie będę wprowadzał w błąd. A skąd przyjechaliście? Niedaleko, z Mingajna. O,
No to też, że nie wiem. Syn 15 lat był w Glasgow, pracował. Polski Związek Motorowy organizował zloty, rajdy samochodowe, motorowe, szkolenie dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydawał różne materiały, nawet płyty adapterowe. Oto jedna z nich wydana na 30-lecie Polskiego Związku Motorowego. Szybkość bezpieczna. Opracowali Adam Marzkiewicz i Jan Dąbrowski. Z Łodzi jechał aż na Hel, narzeczoną swą tam miał. Do niej bardzo śpieszył się, szansą grał na pełny gaz. Że aż bladł szybkości znak, ostrzegano więc nie raz. Pana, który pędził tak, nie jedź, nie jedź. Nie jedź za szybko, musisz uważać. Znany to wykład, ale go ciągle trzeba powtarzać. Nie jedź za szybko, pilnie, bacz na zakrętach. Innym, daj dobry przykład, szybkość bezpieczną znaj. Za rokiem mija rok, pani z Helu z Łodzi pan. Już z małżeństwem dawno są i to się podoba nam. Ale. Zapalił.
wspaniałe, jakie broni kiedyś. Ball! Ball!